Czy malutka Japonia, która jest bardzo zacofana, da radę podporządkować sobie potężne Stany Zjednoczone Ameryki? Witam imperialistów, tutaj Lukas. Szogunat japoński, rządzony przez szoguna Inari Tokugawę, który niestety popiera szogunat, a ten ma naprawdę gigantyczne wpływy w rządzie. Szogunat to tacy właściciele ziemscy, którzy okej, są może szczęśliwi, ale powodują, że reszta społeczeństwa japońskiego już tak nie za bardzo, no zwłaszcza najbiedniejsi. Oni ledwo mają na koszule, chociaż powiem szczerze, tych koszul niedługo może im zabraknąć. Mamy gigantyczną populację, 31 milionów, tylko niestety większość z nich nie umie czytać i pisać. Patrząc na te ślaczki, wcale się nie dziwię, też mnie by się nie chciało. To pewnie dlatego wolą w obrazki. W sumie też wolę. Społeczeństwo jest zacofane zarówno w technologii produkcyjnej, wojskowej, a o tym, że społeczeństwo samo w sobie jest zacofane, to już nawet nie trzeba wspominać. Niemniej, pójdźmy w kolonizację, bo tak się składa, że obok nas mamy parę wysepek do zdobycia. A ten wielki zielony blob obok może to zdobyć przed nami. Początkowo mam gigantyczne poparcie na ustanowienie armii zawodowej. Samurajowie lubią to. Nie wiem, czemu szogunat to popiera, bo armia chłopska bardzo zwiększa ich wpływy w państwie. No ale ja nie wnikam. Ale jeżeli ogólnie spojrzymy na reformy w naszym kraju, przed Japonią bardzo długa droga. Początkowo będę rozbudował sektor Kanto, więc tutaj buduję 5 sektorów budowlanych, oraz Tohoku, gdzie też buduję sektory budowlane. Jak one nam się już utworzą, to w Kanto zbudujemy kopalnię żelaza, a w Tohoku postawimy nasze pierwsze narzędziownie. Bo jakby to powiedzieć, w naszym państwie obecności narzędzi nie stwierdzono, więc tutaj chyba wszyscy robią wszystko ręcznie. A jednak łopata to jest bardzo przydatne narzędzie. Wiem, bo przekopałem kiedyś cały ogródek. W Japonii najlepsze jest to, że mamy spory budżet, który możemy jeszcze dodatkowo zwiększyć o podatki konsumpcyjne na alkohol, usługi, herbatę, no i na razie tyle. Ach, ci mnisi buddyjscy, mega groźni, ale zwiększmy poparcie dla samurajów. Więcej tartaków. Zacznijmy też promowanie takich grup jak inteligencja oraz przemysłowcy. Szogunat nadal ma za duże wpływy i jest w rządzie, więc niestety nie możemy go piętnować. Postarajmy się też wprowadzić kolonizację migracyjną, która cieszy się sporym poparciem. Kolonizacyjny entuzjazm. Wieści o planach rządu w zakresie wprowadzenia jednego z praw. Kolonizacja migracyjna wzbudził wielki entuzjazm. Ja to się bardzo cieszę z tego powodu, że wy się cieszycie, że ja się cieszę i wszyscy się cieszymy. Teraz pobadajmy troszeczkę produkcji. Przydałaby nam się tokarka, narzędzia mechaniczne, atmosferyczny silnik oraz, co najważniejsze, kolej. My tak naprawdę wiemy, że to kolej odpowiada za całą cywilizację. Ech, ci cholerni Rosjanie. No nic, spróbujmy przejąć resztę, a nuż się coś uda. Ustanówmy też nasz przyczółek w Indonezji. Leci nasza kolonia i zacznijmy ocieplać nasze relacje z Holendrami. No i niestety, Rosjanie nam się bili na wysepki, co doprowadziło do wojny. Żaden z wielkich graczy mnie nie poprze, ani nie stanie przeciwko mnie, nie licząc Rosji. Rosjanie chyba zapomnieli, że mamy wojnę, bo w obecności ich wojska nie stwierdzono, przez co bardzo szybko zajęliśmy wysepki. Desanty morskie Rosjan też im za bardzo nie wychodziły. Cała wojna zakończyła się kapitulacją Rosjan i oddaniem nam reszty naszego terytorium. A dzięki tej wojnie Japonię było już prawie stać na zapełnienie dwóch linii produkcyjnych fabryk. Czemu ta góra dymi? To wygląda niepokojąco. Nie! W obszarze administracyjnym o nazwie Chubu miała miejsce erupcja wulkanu o niespotykanej dotąd skali, która doszczętnie zniszczyła dorobek wielu ludzi. No nie, ale nie mogę im za bardzo pomóc. To za drogi jest. Pewnie takie drewniane domki na pewno się dobrze palą. Zresztą spójrzcie na tą moją prowincję. Cała spalona. Jest. Wprowadziliśmy szkoły prywatne i jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia takich pięknych japońskich mundurków szkolnych. Tymczasem nasze kolonie w Indochinach bardzo szybko powstają. Pierwsze instytucje w naszym kraju ustanowione, aby pozwoliły nam zachować władzę w kraju. Bo nie ukrywam, czeka nas teraz radykalna reforma przejścia na markantylizm. Czas zrezygnować z izolacjonizmu, on do niczego nas nie doprowadzi. O, ktoś do nas przybył, co za dziwna flaga, skoro mowa o Rosji. To państwo, które w obliczu wysiłków podejmowanych przez nasz kraj na rzecz modernizacji zaproponowało nam pomoc, więc jego generałów Nikolaj jakiś tam, rosyjska pomoc jest mile widziana. Naprawdę mnie to mocno zastanawia, dlaczego napoi alkoholowych nie można produkować w Japonii. Czy Paradoks nie słyszał o sake? Czas zbudować pierwszą kolej.
kolej czas na nowoczesną bankowość i wytwarzanie więcej pieniędzy, a potrzebuje ich. Dziwne, flaga tego kraju wygląda dokładnie tak samo jak rosyjska, a pisze, że teraz Włosi do nas przybyli. Markantylizm przeszedł, czas rozbudować nasze porty. Rosja nas chce do Unii Celnej, no to nie jest dla nas koniecznie dobry pomysł. Potrzebuje stoczni. Szkoda, że nie można puli inwestycyjnej przeznaczyć na spłatę swoich kredytów. Jaka konkurencja na tym rynku? Chyba wiem, w co będę inwestował. Nałóżmy też cła na eksport. Ogólnie potrzebuje dużo, dużo więcej portów. Handel nam się rozwija, powstają nam kolejne centra handlu, które powodują, że Japonia jest coraz bogatsza. Chociaż nie widać tutaj, żeby jakoś znacząco rosło nasze PKB, a obywatele nadal są smutni w cholerę. I ta nasza flota handlowa wypływająca z portów. Coraz więcej pieniążków. Trzeba sprowadzić w naszych kopalniach nitro. Wreszcie po 33 latach udało nam się znieść pańszczyznę w Japonii. To powoduje znaczne osłabienie szogunatu oraz ich niezadowolenie. Jakiś wściekłość samurajów? To źle. Ciekawi mnie, kiedy mój władca mi umrze. Ma 95 lat, a nie ukrywam, przydałoby się, żeby mu się zmarło. Samurajowie się uspokoili? Super! Możemy ich ponownie wkurzyć, próbując wprowadzić interwencjonalizm. Nagle już się nie sprzeciwiają. Duża rozbudowa zakładów meblarskich, bo nie ukrywam, cena krzeseł ekskluzywnych jest bardzo wysoka. I w sumie mamy bardzo dobrego klienta na te węble. Nowy szogun, Yoshi Togukawa. Wiek 80 lat. Wreszcie interwencjonalizm. To przeniesie naszą gospodarkę na kolejny poziom, bo mamy do wykorzystania ponad 6 milionów funtów z puli inwestycyjnej. Hokkaido, odkryto złoto. No ja lubię złoto, a tutaj jest go naprawdę dużo. Modernizacja przemysłu trwa w najlepsze. Tak, drewna wciąż bardzo dużo potrzebuje, a nikt nie chce mi go sprzedać. No to czas rozbudować nasze pola złotonośne o kopalnie złota. Złoto! Zatrudniajmy ludzi, im więcej tym lepiej. Jednocześnie z kopalniami złota wchodzi nowy podatek. Idealnie. Oczywiście, że chcę, żebyście wydobywali więcej złota. Więcej pieniędzy zawsze na propsie. Gospodarka robi bry. Czas elektryzować nasze tartaki. Dużo kolei. I tak na klikaniu w ekonomii minęła mi kolejna godzina. Klasa najbiedniejsza nadal jest taka niezadowolona, ale średnia już widać kciuki w górę, a klasa wyższa nawet jest uśmiechnięta. Wraz z postępem medycyny rozpoczęliśmy kolonizację Australii i w międzyczasie uwolniło się holenderskie Indie Wschodnie. A to może oznaczać, że Japonia ma szansę stać się wielką potęgą w regionie, ale najpierw w okolicy musimy podbić parę mniejszych państwek, żeby móc ustanowić przyczółki. Unowocześniliśmy marynarkę, jak i nasze wojsko. Prawie. Japonia uległa dużej przemianie. Wszędzie widać pracujące fabryki i wulkan znowu dymi. O nie. Na razie tym nie przejmujmy, ale ładnie to wygląda. Wszędzie kolej, wszędzie jakieś tartaki, kopalnie, wszystko jest. I te porty? Dokończmy też budowę wszędzie portów tej Japonii, bo o czymś zapomniałem. Nie możesz zbudować potęgi handlowej bez portów, prawda? Zadeklarujmy też interesy w pewnym regionie Ameryki, który mnie interesuje. Korei. Myślę, że flota w końcu też tam się przyda. Mamy potężną handlową, więc wojenna również byłaby konieczna. Zalążki przemysłu zbrojeniowego również byłyby już skazane. Nie mogę w to uwierzyć, ale totalnie zapomniałem o uniwersytetach. A przydałoby się też edukować naszą populację. Bo wtedy będą wiedzieli, że na niebie są najlepsze przeceny na gry. Linki w opisie. Polecam, Lukas. Zdecydowanie potrzebuję portów przemysłowych już, tylko jak je dostać? I opracujmy suwnice bramowe. Unowocześnijmy naszą armię. Zacznijmy wojnę od podbicia Hawaju. Ja tam bym zawsze chciał pojechać na Hawaje. Wyglądają na bardzo ciepłe i przyjemne miejsce. Chyba sprowadziłem troszeczkę za dużo wojska, bo nikt nie broni Hawajów. Dość pustawo tutaj, nie jak nad Bałtykiem. Rozbudujmy hawajskie porty. Doszło do jakiejś wojny Meksyku z Ameryką. To co? Może czas dostać się do Ameryki? Jako że szogunat wreszcie został osłabiony i szczerze mówiąc troszeczkę o nim zapomniałem, pozbądźmy się go z rządu i zacznijmy dalej reformować Japonię. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne? Jak najbardziej. Przy okazji rozpoczęliśmy restaurację Meiji. Odizolowaną, pogrążoną w stagnacji Japonią od wieków rządzi szogunat. Jeśli chcemy walczyć sobie pozycję w gwałtownie wkraczającym w nowoczesność świecie, musimy przywrócić władzę prawowitego cesarza. Ha, no i co? Oddasz mi swoje terytoria? Nie! Przeciwnicy są bez szans. W zdobycznej Gwatemali zbudujmy porty, a następnie dużo tartaków.
W Chinach dzieje się coś bardzo niepokojącego. Bardzo unowocześnimy nasze porty do portów przemysłowych. Trochę dało nam to więcej konwojów. Unowocześnimy też naszą marynarkę do okrętów pancernych. Zainteresujmy się Meksykiem oraz Nową Grenadą. Co to jest Republika Brytyjska rządzona przez siły zbrojne? Co tu się stało? Zobaczcie na tych biednych ludzi w Meksyku. Nawet nie mają koszul. Trzeba ich wyzwolić. Doktryna żelaza i pary. Powstanie okrętów o kadłubach pokrytych metalem to nic innego jak rewolucja w dziedzinie morskich działań wojennych. Oj, jak najbardziej. Nasze państwo, szogunat japoński, włada morzami. Łata wojnę z Francją mam? Ups. No, jestem ciekaw, jak Francja sobie poradzi z naszą gigantyczną flotą złożoną z okrętów pancernych w momencie, kiedy jeszcze sami korzystają ze zwykłych drewnianych. Japońska flota robi francuskiej bul bul bul. Ja tam sobie pozdobywam jakieś ziemie francuskie, nie będę narzekał. Na przykład w Kolumbii. Ale skoro Francja chce nam płacić, to kim ja jestem, żeby im w tym przeszkadzać? Nie ukrywam. Takie pakty dyplomatyczne to ja lubię. Dokonuję inwazji na Syjam, bo zobaczyłem, że mają tutaj piękne plantacje, nazwijmy to trawy. Ale te chłopskie armie, to zdjęcie mówi jednak wszystko. I puszujemy. W okolicy państw Dainam ogłosiło niepodległość, tylko musimy wystąpić przeciwko Francji. I powiem wam szczerze, chyba ich wesprę. Tylko musimy uważać na naszą niesławę, bo może ona doprowadzić do tego, że cały świat stanie przeciwko nam. Zbyt wcześnie. Chciałem importować węgiel z Niemiec, ale się okazało, że nie ma Niemiec. W Japonii obecnie żyje się znacznie lepiej, a będzie jeszcze lepiej. Uwielbiam ten moment, kiedy twój główny kontrahent przeżywa wojnę domową. Ciekawe, jak się ona zakończy. Oby na korzyść niebiańskiego królestwa wielkiego pokoju. Wow! Nie wiem, co się stało, ale nagle nikt nie chce zatrudniać dzieci w Japonii. No okej, wyślijmy ich do tych szkół. Wiem, jestem straszny. Ale władza absolutna zobowiązuje. O, kolejna rewolucja. Jak ja dawno takiej nie widziałem. Jedyna na świecie, która się dzieje. Naprawdę, co to są ustawy zbożowe? I niestety to chyba przegapiłem. Dlaczego nikt nie pracuje w moich kopalniach złota? Co tutaj się stało? Bo więcej zarabiają w moich farmach zboża? Co za świat ja stworzyłem? A, ja to wino sprzedaję. Musimy anektować państwo poddańcze, żeby móc cokolwiek w nim zrobić. I niekoniecznie im się to podoba. Ale na szczęście poszli po rozum do głowy i bez wojny oddali mi swoje terytoria. O tak! Moje wojsko od razu przestawiamy. Chyba pierwszy raz w tej grze przestawiam na pierwszą pomoc u mojego wojska. O, zdobyłem cud świata, Angkor Wat. Zwiększa mi prestiż, tylko zwiększa siłę polityczną mnichów buddyjskich. Czy ich mogę zwolnić? Halo? Halo? Od kiedy robi się jakieś wino z kukurydzy? Meiji Restauracja! Szczególnie to grupa interesów, która nie sprawi już władzy. Polityczny prym jako monarcha wiedzie teraz cesarz Meiji. To doniosłe wydarzenie oznacza, że nasze państwo Japonia po wielu wiekach wyzwala się spod wpływu szogunatu, wkraczając w nową epokę nowoczesności i reform. Cesarz musi zachować ostrożność przy doborze politycznych sprzymierzeńców. Myślę, że zwrócimy się ku przemysłowi, żeby on napędzał naszą machinę wojenną. Oj, przy okazji rozpruwacz się pojawił. Nasze państwo Japonia zdołało zreformować swoje siły zbrojne i skończyć z przestarzałym systemem feudalnym. Czasy samurajów należą do przyszłości, czy niechaj zachowają swój status jako oficerowie i przedstawiciele klasy szlacheckiej. Powiem wam, że oglądałem film Ostatni Samuraj i tak zawsze na nim płaczę, że nie mogę po prostu powiedzieć, że czasy samurajów przeminęły. Nie mogę. Tam był Tom Cruise. I proszę państwa, chciałbym wam pokazać, że mamy piękny napis, ale niestety on uciekł. Jest tutaj. Ledwo go widać. Ale dobrze, będzie łatwiej zrobić miniaturę. I co najlepsze, jesteśmy cesarstwem absolutnym. Żadną głupią republiką. Myślałem, że świat się nie skapnie, że szogunat japoński i Japonia to samo, ale niestety chyba jednak o tym wiedzą. Tutaj się teraz coś pojawiło. Ale dlaczego muszę otworzyć granicę? Ja tego nie chcę robić. Jeszcze ludzie mi zaczną uciekać. Ej, jakim cudem jeszcze dzieci nie przeszły? Przecież miały gigantyczne poparcie. Ale na miejscu Stanów Zjednoczonych to bałbym się, że Japonia jest tak blisko. Ale jak to trudne czasy? Jaka klęska głodu? O co tu chodzi? Przecież żarcia mamy sporo, mega dużo. Zreformowana armia, otwarte i uznane państwo, nowe społeczeństwo. Nasz kraj Japonia dorównuje innym światowym mocarstwom i być może zacznie realizować własne ambicje imperialne. I powiem szczerze, japońska władza cesarska będzie rosła w siłę. Właśnie sprzedaje opium Domingu.
coś tu jest nie tak. Jak coś też jest nie tak z tą niekończącą się wojną domową. To jest tyle węgla czarnego do zdobycia. Jesteśmy już tak potężni, że w zasadzie może czas zbudować pewien wieżowiec. Przy okazji podporządkowałem sobie nową Afrykę znajdującą się w Stanach Zjednoczonych. Czas ustanowić panowanie nad Koreą. Nie może być tak, że ten półwysep będzie nam się śmiał w twarz. Początkowo niech się stanie naszym wasalem. To rozpocznijmy nasze działania wojenne od desantu. Chociaż powiem szczerze, zdziwiłem się, kogo ostatecznie mamy przeciwko sobie. Wow, nawet Rosjanie dokonują desantu na nasze terytorium, ale bez problemu ich pokonujemy. Na wszelki wypadek jednak powołajmy wojsko poborowe. Niezwyciężone wojsko japońskie niszczy zacofanych Rosjan. Ludność Dixie migruje do Gwatemali? Co? I Korea kapituluje, staje się naszym poddanym. Ja naprawdę nie wiem, czemu ten świat tak bardzo się przejął Koreą. Niestety, mimo naszej realnej potęgi na świecie nie jesteśmy uważani za potężny kraj. Musimy obalić z jedną z starych potęg, by zająć jej miejsce. Na przykład w wojnie z Kompanią Wschodnią Indyjską. Jejejej, prace nad wieżowcem ruszają! Dlatego w Kanto stawiamy nasz wieżowiec. Pierwszy na świecie. Chyba. Kompania Wschodnioindyjska kapituluje i teraz tak, świat uznał Japonię za prawie najsilniejsze mocarstwo na świecie. Włochy mają przerąbane. No tak, dużo lepiej. I jednocześnie zbudowaliśmy nasz wieżowiec, który jest pomnikiem wspaniałości naszego kraju. Najlepsze jest to, że on realnie tutaj stoi. I kolejna fajna sprawa z nim związana, że możemy dodać latanie sterowcami. I jeżeli istnieje gdzieś indziej taki wieżowiec na świecie, sterowcy zaczną latać pomiędzy nimi. O, czyli gdzieś istnieje, bo nasz sterowiec leci i rozmnaża się przez pączkowanie. Zobaczcie, jak się dzieli. O tak, Korea anektowana i możemy teraz dostać ich wreszcie. Czarne złoto, ja węgla potrzebuję tony, dosłownie tony. Zdecydowanie coś tu nie wyszło, ale to nie w moim kraju, tylko w Stanach, a w zasadzie to w Zjednoczonych Konsorcjach Ameryki. Ta flaga mi się bardzo nie podoba. No to przyczółek ustanowiliśmy w Luizjanie, tylko niestety konsorcja Ameryki zamieszały się w nasz konflikt i teraz potrzebujemy 5 lat pokoju. Ustanowmy konsorcja Ameryki naszym rywalem. O, rewolucja dostała rewolucji. Czas podporządkować sobie wielkiego brata, ale niestety to bardzo wkurzy świat. Wojna się rozpoczęła, my na razie musimy utrzymać przyczółek, zanim zmobilizujemy całą naszą armię. Ale nie powinno być to jakimś większym problemem. Wojska na pozycji, mamy gigantyczną przewagę, czas przejść do ofensywy. I wojska amerykańskie mogą tego nie wytrzymać. I nie wierzę, że tak łatwo, bo po kilku miesiącach i po dosłownie kilku bitwach Stany Zjednoczone po prostu kapitulowały. I zostały poddane Japonii. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak pewne małe miasto zwane Krakowem urośnie w potęgę i następnie rozprawi się z zaborcami, polecam ci ten odcinek.